przed nami pierwsze kąpanie, trzymaj te kciuki. Nie wiem, zestresowana. Jesteś zestresowany? Ale pierdzi. Będzie kupa. Trzymaj te kciuki. Zgłosimy się po akcji. Ej, zajce, coś narobiłaś? O, jak kamerdolce. Przepraszam. Cześć, witamy was z dnia drugiego. Wczoraj mieliśmy się przywitać. Znaczy opowiedzieć jak tam pierwsza kompania, ale po prostu sami zrozumcie, że po prostu tak. Miki został okąpany i poszliśmy spać. Tak, udało się. Nawet w miarę. Nie było źle, no, było dobrze, ja go trzymałem, Marta go tam obmywała, bo to też nie takie pierwsze mycie, to nie było jakieś bardzo jakieś pieniste i nie wiadomo nie, co. Nie. Tylko po prostu sama woda. Nie wiem, kiedy dojdziemy do takiego mycia. Nie, tak delikatnie, no ale spoko. No, pierwsze koty zapłacę, bo my też się musimy tego wszystkiego nauczyć. Prasuję firanki, bo się dobrze czuję, generalnie. Mamy mały problem tutaj taki poporodowy i potrzebowaliśmy w ogóle laktator, bo też położna mi tak zwróciła uwagę, bo tego wszystkiego jest tutaj bardzo dużo. Ciężki temat, nie wiem jak o nim opowiadać, tak szczerze mówiąc, wiecie jak to jest. Czekaliśmy bardzo na ten laktator, w końcu nam dotarł dzisiaj. Ja mam bardzo dużo pokarmu, tak dużo, że młody nie jest w stanie sobie z tym poradzić i musiałam mieć laktator po prostu. O, właśnie, właśnie. Go usłyszeliście. Tak, także potem będę opowiadać. Najpierw przepraszam królewicz. No, młody nam się obudził, no i koniec. Dobry. On tak robi, sobie raz płaknie i idzie spać. Chyba, że mnie teraz zdziwi i zaraz go znowu usłyszycie. A jednak nie. Jednak obudził się w dobrym humorze. A dzisiaj przespał nam calutką noc. Właściwie poszedł spać o pierwszej, obudził się chyba w pół do szóstej jakoś tak, czy koło szóstej. W ogóle się nie budził. Nic. Nic. Wrócę do was odnośnie tego laktatora za chwilę, dobra? Także no, chwilę musimy zająć się sobą, a potem rozwinę ten temat i próbuję sobie przemyśleć, co bym chciała właściwie powiedzieć. A w międzyczasie pracuję zasłony. Będę zmieniać tutaj zasłony, żeby było ładnie. Żeby Mikołajowi się podobało jeszcze bardziej. Mikołaj najbardziej lubi być na dole, o dziwo. W salonie, tak? Dokładnie. Nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że tu jest takie jakby więcej powietrza niż w sypialni. Tak, stwierdziliśmy, że może to chodzi o taką przestrzeń. Co wolisz? Tutaj lubisz być, nie? Czas na przebranie. Moje kochanie. Tak, może być kupa. No gdzie jest Bobo? Walito. Gdzie jest Bobo? Gdzie jest Mikołaj? Tam jest? Kawkę ma? Wszyscy obserwują. Ja próbowała ci jedzonka. Ona dostaje jedzonko, więc też będzie miała jedzonko. Trzeba ci tyle twarzyczkę umyć. Siad. Alita, siad. Grzeczny pies. Dobrze. Ja się ogarnęłam. Znowu mam dechę. Dzisiaj chcę skończyć sprawę z tymi zasłonami i je w końcu wymienić, także zrobimy sobie takie przed-po. Wydaje mi się, że będzie o wiele jaśniej tutaj. A tutaj mamy dwóch zrelaksowanych, najważniejszych mężczyzn w moim życiu. Od 2 godzin w tej samej pozycji? Tak. Filmy się robić, pinkamy się. Tak. Najszczęśliwsi na świecie. No to jest idealna pozycja. No więc trzymajcie kciuki, żebym w końcu, ja nie wiem, który dzień się z tym bawimy, z tymi zasłonami. Może dzisiaj to będzie ostatni dzień, kiedy bawię się z tymi zasłonami. Dobra, czas na przed i po. Bo nie będę pokazywała, jak je pracuję, bo to nuda. Udało się skończyć zasłony, popracowałam. Krzyś wymienię, bo niestety tam nie wlezę. Mikołaj uwielbia spać w salonie. No i te panele są też zajebiste, w ogóle się nie trzeba tym przejmować. Tak, najchętniej to bym chciała, żeby te gniazdka na schodach też były na panel słoneczny. No, tylko że tam nie ma tyle słońca. No tak, w sumie tak. Naładowało, ale byłoby super. Popracowałam. Ubranka dla małego. Twoje ubrania. Dzisiaj ma do nas przyjechać położna o 16, więc pierwsza wizyta taka patronażowa. Jestem ciekawa, jak to tam wszystko będzie. Mały dzisiaj dużo śpi, znaczy dużo śpi, on cały czas dużo śpi. Dzisiaj jest taki wyjątkowo przytulony do tatusia. Ukochany przez tatusia. Tatuś sobie jest spocony. O, to przy okazji pokażemy od razu. Co? Te łączenie. O, to wygląda tak. Wkłada się tutaj do środka coś takiego. Tu i mamy połączony właśnie czymś takim.
zgłoszę się, jak już będą zamontowane zasłony. Zostają firany, ponieważ nie wiem, który raz odsyłaliśmy tutaj firany, bo albo są za długie, albo są dziurawe, albo są, no, rosną masakra, cały czas coś jest nie tak. Stwierdziłam, że to pieprzę i kupię zasłony na kółkach, bo wtedy wiem, że 2,60 będzie idealnie i na pewno na długość będzie ok. A pomiędzy, żeby się tak ładnie układały, dam rolki papieru toaletowego. Tak, wiem też, znam ten sposób, wiele z was mi go polecało. Jeżeli chodzi o zasłony, to u nas niekoniecznie by się to sprawdzało, tak mi się wydaje, bo nie chcę światła okna zasłaniać. Natomiast jeżeli chodzi, ja ci to zrobię. Jezus Maria, to tyle, trzy razy prasowałam. Idealne na długość, to 2,60 na przykład dupło, bo byśmy nie mierzyli. To trzeba zwrócić uwagę, żeby sobie karnisze to mierzyć na długość. To jest taki tward rzeszok, żeby to rozłożyć ładnie. O, ta jedna, żeby na środku taka była ładna. I te wyglądają tak, wiesz, elegancko, a te musztardowe u nas totalnie się nie sprawdziły. Nie, musztardowe wyglądały brzydko. My mamy drugą podróż z Mikołajem, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy wszyscy razem. Zamysł był taki, że może pójdziemy na spacer, ale pogoda jest jaka jest, więc raczej może z tego nam nic nie wyjść. Jedziemy ściągać szwy po cesarskim cięciu, mamy już tydzień później, więc wszystko nam się składa, wszystko się ładnie goi, blizna wygląda bardzo ładnie. Jeszcze tylko centralnie spirka mi ją zakrywa, więc w ogóle nie ma problemu, w ogóle nic nie było widać, że było robione, nie kochanie? Nic nie widać, jest ślicznie. Dotarł nam laktator, ale jeszcze nie powiem jak i co i gdzie, bo chcemy sobie go przetestować, zobaczyć jak to wszystko będzie działać, bo nie mam pojęcia jak to działa, wiecie, pierwszy raz będziemy tego używać, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że fajnie będzie nauczyć też Mikołaja butelki. Jeżeli nie nauczę go butelki, to będę po prostu bufetem przez cały czas i niestety nigdzie nie będę się mogła ruszyć. Zawsze będę musiała być w pogotowiu. Stwierdziliśmy, że tak będzie spoko. Z racji, że Mikołaj miał na samym początku butelkę z mlekiem modyfikowanym, takim dodatkowym, ponieważ wiecie, zanim to wszystko ruszyło, to trochę potrwało. Potem miałam pewne problemy, więc też to trochę trwało. No niby to jest tylko tydzień, ale się bardzo wiele zdarzyło. Więc stwierdziliśmy, że bez problemu łapie butelkę, pasuje mu butelkę, więc trzeba to też co jakiś czas pielęgnować, żeby tatuś go mógł nakarmić co jakiś czas. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Mamy 10 minut, więc wydaje mi się spóźnimy na 100%. No ale korki to korki. Spóźnimy się czy się nie spóźnimy? Spóźnimy się. No niestety. Tak to jest. I tak wyszliśmy punktualnie. No mamy 10 minut poślizgu, bo gdybyśmy wyszli za 10, no to byłoby ok, ale Miki musiał dostać cyca jeszcze, więc troszkę to jeszcze potrwało. Kupę zrobił na koniec. I jeszcze kupę zrobił na koniec, także troszkę tego było. No ale co, już jesteśmy w trasie, także wszystko ok. Trzymajcie kciuki, żeby nie bolało, bo au. Ale już bym chciała, bo już potrzebuję ściągnąć te szwy, żebym miała święty spokój, bo czuję takie, wiecie, ciągnięcie tych szwów po prostu. Bo byłabym zdecydowanie bardziej mobilna, ale ogranicza mnie właśnie to. No tutaj się mi tak capula podtętekowała, ale jestem taki grzeczny, na chwilę sobie pooglądałem, teraz sobie śpię. Tak trochę wyglądam na niezadowolona, to natomiast chwilę temu się uśmiechał. Ale nie teraz. Powiem wam, że super się sprawdza dach, taki panoramiczny, przy małym. O, otworzyłem jedno oko. O, teraz jestem, nie, teraz już nie pokażę, że otworzyłem oko. Taką mama bluzę ubrała, w ogóle tak ogarnęła i sobie siedzę. Boże, zielone jedzie. Dotarliśmy do domu, jeden heavy metal. Teraz wszyscy będą sprzątać, tak? A dla was mam na niespodziankę. Siad w tym bałaganie, ale czekać. Sprawdzę, którą załapkę. Proszę, pisak. Proszę, zaraz, proszę. Ona gdzieś tu pisnęła też, proszę. O, nie masz jak złapać. Tu jest, tu możesz złapać, tu możesz, ale ty chcesz tu. Tak. Powiem wam, że wyprawa wszechczasów, ale udało się. Wszyscy cali. Właściwie nawet się nie pokłóciliśmy zbytnio. Tylko troszkę. Teraz będziemy testować laktator. Ja się podpinam i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zgłoszę się już po fakcie, czy się nam udało. Sweet day,